Witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bardzo dziękujemy za tak liczne przyjęcie zaproszenia mimo rozpoczynającego się weekendu. To dzisiejsze spotkanie jest związane z wizytą pana marszałka Adama Jarubasa, ale przede wszystkim kandydata Polskiego Stronnictwa Ludowego na urząd prezydenta Rzeczpospolitej. Bardzo cieszymy się i dziękuję za przyjęcie zaproszenia do Piły, do północnej Wielkopolski. Powiem, panie marszałku, że to pierwsza wizyta kandydata osobiście spośród tych, którzy zgłosili akces w tych wyborach prezydenckich w Pile i w północnej Wielkopolsce, więc za to bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla nas też jako Polskiego Stronnictwa Ludowego, liderów Polskiego Stronnictwa Ludowego w północnej Wielkopolsce, bardzo duże wyróżnienie i cieszymy się, że możemy dzisiaj kolegę marszałka gościć. W konferencji udział wezmą również pan Andrzej Grzyb, prezes zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Wielkopolsce, jak również poseł do Parlamentu Europejskiego, pan Stanisław Kalęba, poseł na Sejm Rzeczpospolitej, minister rolnictwa, poseł ziemi pilskiej, tak jest, radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, pan Jerzy Kado, starostowie, starosta Złotowski, pan Ryszard Goławski i gospodarz, prezes zarządu powiatowego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Pile, wicestarosta pilski, pan Stefan Piechocki. Nim, szanowni państwo, oddam głos naszemu gościowi, pozwólcie, że słów kilka współgospodarzy tej dzisiejszej wizyty. Na początek pan prezes Andrzej Grzyb i później pan poseł Stanisław Kalęba. Proszę państwa, dziękujemy, że państwo zechcieli przyjąć zaproszenie na naszą konferencję. Przepraszamy, że nieco jesteśmy później niż planowaliśmy. Natomiast ja proponowałbym, żeby już rozpocząć konferencję. Proszę zatem kolegę Stanisława Kalębę, który jest tutaj posłem z tego regionu i też prezesem honorowym Wielkopolskiego PSL, aby on merytorycznie niejako rozpoczął konferencję. Przede wszystkim tak, jak państwo sobie przypominacie, w wielu mediach ja od początku, jak byłem pytany, czy Polskie Stronnictwo Ludowe powinno wystawić kandydata na prezydenta, zawsze byłem tutaj jednoznaczny i bardzo wcześnie padło pytanie od jednej stacji w Poznaniu, czy Adam Jarubas będzie dobrym kandydatem na prezydenta. Potwierdziłem, że będzie bardzo dobrym kandydatem. Jeżeli chodzi o ugrupowania polityczne, to jesteśmy ugrupowaniem, które w tym roku ma 120 lat swojej przepięknej historii. Żadne ugrupowanie nie powoła się na takich przywódców jak Wincenty Witos, Stanisław Mikołajczyk, Maciej Rataj, generał Kamiński, czy nawet już w tym 25-leciu marszałek Sejmu znakomity Józef Zych, czy dwukrotny premier Waldemar Pawlak. Dzisiaj macie państwo możliwość poznać jednego z liderów PSL-u, z młodego pokolenia, który w przyszłości będzie odgrywał bardzo dużą rolę. Wybitny samorządowiec. Zawsze będę podkreślał to, że w ostatnich wyborach samorządowych w województwie świętokrzyskim osiągnął najlepszy wynik ze wszystkich ugrupowań, najwięcej radnych sejmiku, a przecież był też marszałkiem w poprzednich dwóch kadencjach. Jest takim kandydatem z głębokiego terenu, można powiedzieć, że jest takim kandydatem z ludu, nie z elit, tylko po prostu ze swojej wsi, którą się szczyci, ze swojej gminy, ma kapitalne doświadczenie samorządowe. Sądzę, że jak żaden kandydat na prezydenta w tych wyborach. I ja się bardzo cieszę, że w moim okręgu, tu od czterech kadencji jestem, że kolega Adam Jarubas dzisiaj ma możliwość zaprezentować się. Północna Wielkopolska, niełatwa kiedyś dla PSL-u,
a po ostatnich wyborach samorządowych na 11 powiatów 8 starostów jest czystą legitymacją Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeden wicestarosta. Tu osiągnęliśmy znakomite wyniki. Nie ma co ukrywać, że na samorządy, wszystkie samorządy naszych działaczy liczymy na dobrą pracę i dobry wynik naszego kandydata, co najmniej do tego, żeby wszedł do drugiej tury. Bardzo Państwu dziękuję. Bardzo dziękuję panu posłowi, panu ministrowi. Cóż, bardzo proszę. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się z tego spotkania dzisiaj w Pile. Dziękuję gospodarzowi, który tutaj nas zaprosił, panu ministrowi, panu prezesowi, kolegom samorządowcom. To jest to środowisko samorządowe, z którego się wywodzę. Ta piękna rekomendacja w ustach pana ministra Kalemby to jest w istocie takie streszczenie mojej biografii, która zasadza się na tej lokalności, na praktyce rozwiązywania problemów lokalnych, znajomości tej Polski poza wielkim miastem, bo ona była głównie do tej pory moim udziałem, chociaż zaczynałem w powiecie, w pierwszej kadencji powiatu, ale przez ostatnie 9 lat zarządzałem razem z zarządem województwa sejmikiem województwem świętokrzyskim. I to jest ta przestrzeń o wyzwaniach, o problemach, której chcę mówić również w tej kampanii. Dzisiaj mam tę okazję, że odwiedzam jedno z najbardziej dynamicznie rozwijających się województw. I tutaj w Wielkopolsce możemy dostrzegać bardzo dobrą rękę władzy samorządowej. Tej na poziomie gmin, powiatów i województwa. To jest województwo, i mówię to jako też samorządowiec, bo przyjechałem dzisiaj nie tylko, aby uczestniczyć w kampanii, ale miałem okazję jako samorządowiec dyskutować chociażby w Słupcy czy w Turku o wyzwaniach, jakie są dzisiaj przed władzami na poziomie lokalnym w zakresie infrastruktury, rozwoju, inwestycji ważnych, drogowych. Jak patrzę tutaj na Radio Koszalin, to mi się od razu przypomina jedenastka i rozmawiałem o tym też właśnie tutaj z mieszkańcami, z kolegami, o tym, jak ważna to jest inwestycja, ale również o tym, jak regiony, jak miasta, powiaty, gminy mogą przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości. I te doświadczenia, które chociażby wynoszę z dyskusji w Turku, gdzie spotkaliśmy się w inkubatorze przedsiębiorczości, również z przedsiębiorcami i dyskutowaliśmy, jak mądrze wykorzystać te prawie 2 miliardy złotych, które Wielkopolska ma w Regionalnym Programie Operacyjnym na wsparcie przedsiębiorczości. Szanowni Państwo, ale dzisiaj pewnie nie czas tutaj, żeby dokonywać jakiejś wykładni programowej, bo mam świadomość tego, że spotkanie z Państwem jest przede wszystkim taką szansą do tego, żeby się krótko Państwu zaprezentować i pokłonić mieszkańcom północnej części Wielkopolski. Ale chcę dzisiaj powiedzieć, że co prawda jeszcze przede mną jedno spotkanie w Czarnkowie, ale wyjeżdżam z tego regionu z takim dobrym przykładem też, jak właśnie na poziomie regionalnym można organizować to życie społeczne, wspierać przedsiębiorczość, jak można też rozwijać dziedzinę gospodarki, z której Wielkopolska słynie. Myślę o rolnictwie, o tym bardzo takim konkurencyjnym dziale gospodarki, zorganizowanym, towarowym, i te sukcesy, które właśnie ta branża notuje dzisiaj w Polsce. Myślę o dodatnim bilansie w handlu żywnością, mimo tych trudnych problemów, z jakimi zmagamy się w wyniku embarga, trudnej sytuacji na wschodzie. To są sukcesy, ale to jest przede wszystkim wynik pracy, ciężkiej pracy ludzi, którzy prowadzą te gospodarstwa, walczą z wyzwaniami codziennego dnia, poruszanie się w trudnych, skomplikowanych relacjach gospodarczych. Ale jestem tutaj dzisiaj też i chcę tym zakończyć, wyrażając nadzieję, że ta kampania będzie merytoryczna. Państwo pewnie słyszeliście, wczoraj telewizja publiczna zaproponowała taką debatę wśród kandydatów średniego pokolenia, bo tak powiem i o sobie, i pozostałych moich konkurentach, o Andrzeju Dudzie, Magdalenie Ogórek,
była taka propozycja, żeby odbyć taką debatę, takie swoiste prawybory o to, kto będzie reprezentantem tego pokolenia w drugiej turze, bo najpewniej do takiej drugiej tury dojdzie. Z tego co wiem, ta dwójka moich rywali odmówiła tej debaty i bardzo żałuję, bo mam wrażenie, że nie podjęcie przez Magdalenę Ogórek i Andrzeja Dudę tego wyzwania uzasadnia też potencjalną odmowę przez pana prezydenta Komorowskiego udziału w jakiejkolwiek debacie. A przecież w jaki sposób Polacy dzisiaj mają wyrobić sobie zdanie i podjąć decyzję merytoryczną co do wyboru osoby na podstawie analizy poglądów, programu, jak nie właśnie po doświadczeniu obejrzenia takiej debaty. Także apeluję jeszcze z tego miejsca, żeby ci, którzy dostali to zaproszenie, żeby być może rozważyli jeszcze raz wzięcie udziału w tej debacie. Owszem, pan redaktor Kraśko, który miał prowadzić tę debatę, jest wymagającym dziennikarzem, ale myślę, że warto i to jest też dla dobra samych kandydatów, żeby mogli zaprezentować swoje poglądy i dla dobra debaty publicznej i dla dobra Polski, Polaków, żebyśmy tę decyzję, ważną decyzję w wyborach prezydenckich mogli podjąć po analizie merytorycznej. Jeśli państwo macie jakieś pytania do mnie, chętnie na nie odpowiem. Bardzo dziękuję. Może a propos tej analizy merytorycznej, Gabriela Cichomska, redakcja na głos. Panie Marszałku, mówił Pan wprawdzie, że nie jest to pora na prezentację programu, ale myślę, że jest to też z drugiej strony okazja, żeby trochę mieszkańców naszego regionu. Bardzo proszę. W skrócie trzy najważniejsze punkty, z czym Pan chce iść do wyborów, co Pan może nie tylko rolnikom, ale społeczeństwu zaproponować. Proszę zwrócić uwagę, że ja dzisiaj formułuję przekaz, który odnosi się przede wszystkim do kompetencji prezydenckich, bo moje poglądy w zakresie polityki zagranicznej są znane, zresztą byłem dosyć mocno krytykowany za pewien taki autonomiczny pogląd, czyli proponowałem bardzo taką wstrzemięźliwą rolę Polski w tych relacjach wobec konfliktu na wschodzie i podkreślanie takiej podmiotowości w polityce zagranicznej. Jeśli chodzi o te kompetencje prezydenckie, to bardzo ważną sprawą jest obronność. I tutaj dzisiaj bardzo dużo dyskutujemy o tym, co Polska powinna robić wobec kryzysu na wschodzie. I z pewnością ten kierunek, który został przyjęty, czyli stopniowe wzmacnianie wydatków na obronność. Dzisiaj mamy te wydatki rzędu 2% PKB. To jest słuszny kierunek. Powinniśmy tutaj dążyć do wzmacniania obronności poprzez zwiększanie ilości żołnierzy pod bronią, czyli nie tej części administracyjnej, ale części realnych sił, które można zaangażować w obronie, poprzez również zwiększanie wydatków na coraz lepsze wyposażenie polskiej armii. Ale takim bardzo ważnym elementem, który chcę podjąć jako prezydent, to jest dzisiaj przygotowanie programu walki z kryzysem demograficznym w naszym kraju. To jest takie zadanie bardzo, bardzo trudne, bo mam świadomość tego, że pewnie nie na jedną kadencję, ale zarysowane horyzontalnie na kilka najbliższych, czy kilkanaście najbliższych lat, bo dzisiaj nie możemy sobie pozwolić na to, żeby Polacy dalej wyjeżdżali z naszego kraju i te 3 miliony ludzi, którzy w ostatnich latach wyjechali, powinni widzieć tutaj z kręgów rządowych, ale również przy udziale prezydenta, parlamentu takie rozwiązania w obszarze prawa podatkowego, w obszarze tego otoczenia regulacyjnego prowadzenia firm w Polsce, aby dać takie skuteczne, bardzo też obliczone w konkretach finansowych lepsze warunki do prowadzenia firm w Polsce. Również myślę tutaj w tym kontekście demograficznym o poprawianiu sytuacji w zakresie zachęt do posiadania dzieci. Dużo zrobiono. Ten pakiet, który przeprowadził minister Kosiniak-Kamysz, myślę o wydłużeniu urlopu rodzicielskiego, o oskładkowaniu przez państwo, w sensie zaangażowaniu środków budżetu państwa dla kobiet, które podczas urlopu wychowawczego mają te składki opłacane przez państwo, nie tylko właśnie jako etatowcy, ale jako osoby bezrobotne, studenci, osoby prowadzące działalność gospodarczą. To są takie działania, które trzeba kontynuować i iść dalej. Stąd
Wydaje mi się, że niektóre rozwiązania chociażby funkcjonują na Węgrzech, gdzie rodziny z trójką i więcej dzieci praktycznie nie płacą podatku dochodowego. To są rozwiązania, które warto wprowadzić również w Polsce. Takim ważnym elementem tego pakietu demograficznego jest oferta dla repatriantów. Dzisiaj analizujemy różne scenariusze tego, co się może zadziać na wschodzie. I myślę, że powinniśmy dać też taką propozycję dla Polaków, którzy tam mieszkają, którzy nie z własnej woli, tam ich zastały nowe granice po II wojnie światowej i powinniśmy dzisiaj pewnie zacząć od programu dla studentów, dla systemowego stworzenia pakietu zachęt do studiowania dla młodych ludzi z kartą Polaka u nas w Polsce. Kiedy oni się tutaj zainstalują, kiedy tutaj znajdą pracę, być może ściągną swoje rodziny i to jest też element polityki demograficznej państwa. Oczywiście jest wiele wątków, w których prezydent powinien być zaangażowany, bo ja rozpocząłem swoją kampanię w mojej rodzinnej gminie. Zaprosiłem swoich przyjaciół, znajomych, przyszło 2000 ludzi w Nowym Korczynie i słyszałem wówczas takie opinie, że być może kandydatowi brakuje pieniędzy czy pomysłu na zorganizowanie konwencji, stąd robi ją u siebie, ale już dzisiaj widać, że i inni kandydaci jeżdżąc po Polsce właśnie odwiedzają nawet małe środowiska. Widzieliśmy, że niektórzy nawet przy okazji Dnia Sołtysa ściągają krawaty, wchodzą do obór, zapoznają się z sytuacją polskich rolników, czyli ta kampania będzie dotyczyć też wielu dziedzin życia. Będziemy na pewno mówić też o sytuacji polskiej przedsiębiorczości, o ułatwieniach, jakie powinny zostać tutaj wprowadzone. Stąd będąc w tym jeszcze pakiecie demograficznym, wczoraj zgłosiłem taką propozycję, aby przygotować i przedstawię w ciągu najbliższych dni takie propozycje, aby przygotować rozwiązania w zakresie swoistych wakacji podatkowych dla przedsiębiorstw, dla ludzi, którzy wracając z zagranicy, otwierając tutaj firmę, inwestując pieniądze, będą mieli właśnie zwolnienia podatkowe, będą mieli ulgi w postaci zwolnień z płacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, po to, aby móc tutaj zainstalować swoje przedsiębiorstwa, dawać miejsca pracy. To są pewne dzisiaj ramowe propozycje. Ja szczegółowo zaprezentuję to w ciągu najbliższych paru dni, będzie konwencja programowa. Wtedy Państwo poznacie te szczegóły. Bardzo proszę. Czy jeszcze jakieś pytania z Państwa strony? Może przy tej gospodarce jeszcze nie dalej, jak wczoraj był Jarosław Gowin, który zapowiedział, że Polska Razem pójdzie do wyborów jesiennych razem z PiS-em, a teraz prezydencki poprął kandydata PiS-u i mówił o programie gospodarczym, gdzie widzą potrzebę obniżenia podatków wręcz o kilkadziesiąt procent. Czy dla Pana to jest realne i najlepsze zagrożenie dla budżetu państwa? Znaczy, ja nie przypominam sobie, żeby Jarosław Gowin składał tę propozycję wtedy, kiedy był jeszcze w rządzie Platformy Obywatelskiej. Mam świadomość tego, że politykom opozycji bardzo łatwo składać różnego rodzaju dzisiaj obietnice. Andrzej Duda w zasadzie zgłosił propozycje, których pakiet jedna z gazet podliczyła na grubo ponad 300 miliardów złotych. Także to jest chyba odpowiedź przy budżecie, który oscyluje w tych kwotach, to jednorazowy pakiet propozycji kandydata przekracza środki, którymi budżet państwa dysponuje w ciągu całego roku. Także rzeczywiście kandydatom opozycyjnym łatwiej przychodzą te propozycje, bo oni nie muszą liczyć tych pieniędzy. Trzeba te propozycje jednak mierzyć możliwościami budżetu państwa, czy w dłuższym horyzoncie czasu. Jeśli ja mówię o tym, żeby ustanowić nowy system finansów dla samorządów i proponuję, aby rozważyć chociażby udział czy finansowanie budżetu poprzez udział w VAT-ie, to nie mówię nagle o wyjęciu z tego źródła jakichś kilkudziesięciu miliardów złotych i przesunięciu ich do samorządów, ale mówię o jakimś kroczącym, od jakiejś parupunktowej tutaj stawki, ale budowaniu jednak poczucia odpowiedzialności za finanse państwa i
tej odpowiedzialności, co zrozumiałe, nie widać u kolegów z opozycji. Może jeszcze na koniec, co z wiekiem emerytalnym, bo na pewno to będzie karta przetargowa wśród kandydatów. No, to jest taka propozycja, że pewnie być może niektórzy kandydaci może jeszcze obniżą ten wiek wobec tej wysokości, która obowiązywała przed zmianą, tak? No możemy się zacząć licytować, ale powinniśmy robić to w poczuciu odpowiedzialności. Ja widzę też, że i sam pan prezydent Komorowski tutaj jakąś propozycję zamierza złożyć w zakresie okresu składkowego. To ciekawe, bo nie słyszałem tych propozycji wtedy, kiedy była przyjmowana ta regulacja. Regulacja no, bardzo, bardzo potrzebna. Pamiętacie państwo, że również środowisko Polskiego Stronnictwa Ludowego tutaj składało swoje propozycje, które ostatecznie nam się udało przeforsować w zakresie częściowych emerytur, żeby można było tutaj jak gdyby godzić pobieranie emerytury jeszcze z jakąś aktywnością zawodową. Natomiast rzeczywiście tutaj widać, że wśród tych propozycji takiego mierzenia czy przewidywania, bo mamy doświadczenia światowe. Rząd Montiego jeszcze kiedyś we Włoszech musiał te regulacje przyjmować z dnia na dzień, bo jak gdyby nie przewidując skutków nieprzyjęcia takiej regulacji, doprowadzono do takiego momentu, że ten system emerytalny w zasadzie z dnia na dzień się zawalił. U nas dochodzenie do wieku emerytalnego jest rozłożone na długi okres czasu, po to, aby nie był on tak dotkliwy. Także myślę, że dzisiaj o powrocie do starych rozwiązań nie ma mowy.